Sprawą, która dzisiaj, którą chcieliśmy trochę bardziej omówić, jest sytuacja gruziąckiego szpitala. Ja znam pana dyrektora Nowaka, byłem przecież radnym wojewódzkim. On jest jedną z gwiazd Platformy Obywatelskiej, jest jednym z liderów Platformy Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim, o znakomitych układach z panem marszałkiem Całbeckim, z rządzącymi naszym województwem politykami Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast kiedy analizujemy sytuację tego szpitala, to powiem szczerze, włosy stają dęba. Jego zadłużenie, problemy, jakie ta placówka ma, przerastają możliwości spłaty przez sam szpital, jak również przez samorząd miasta Grudziądza. Dlatego my tej sprawy nie popuścimy, będziemy o tej sprawie informować. Dziękuję Państwu radnym za to, że kolejny raz chcą ze mną wziąć udział w konferencji prasowej i proszę o przedstawienie, jaka jest wiedza na temat funkcjonowania, na temat stanu finansów, perspektyw naprawczych dla tego szpitala. Od jakiegoś czasu uczestniczę w powołanym wreszcie zespole złożonym z radnych i pracowników urzędu, który ma za zadanie dotrzeć do prawdziwej wiedzy o sytuacji szpitala, opisać ją i wskazać na przyczyny, dla których szpital w Grudziądzu jest de facto bankrutem, ponieważ chciałbym to powtórzyć. W tej chwili stan zobowiązań szpitala osiągnął 500 mln zł. Ja podkreślam miliarda, nie przejęzyczyłem się, gdyby ktoś mnie o to podejrzewał. I w mojej ocenie i na dzień dzisiejszy moja wiedza mówi o tym i myślę, że o tym są też przekonani pozostali członkowie zespołu. Jest to po prostu dług w żadnym wypadku niespłacalny. Myślę, że nasz zespół zakończy pracę za dwa, może za trzy tygodnie. Natomiast zdecydowałem się o pewnych rzeczach powiedzieć teraz, ponieważ do tego przekazu, który otrzymujemy w środkach masowego przekazu i ze strony rządzących Grudziądzem, jak i ze strony osób kandydujących z list Platformy Obywatelskiej, ale też niekiedy również z list obecnej opozycji, padają pewne sformułowania, które są nieprawdziwe i wprowadzają pewien zamęt. Otóż, proszę Państwa, sytuacja grudziąckiego, to, że polski system ochrony zdrowia pod rządami Platformy Obywatelskiej jest, delikatnie mówiąc, zły, niedoskonały, to w zasadzie o tym jesteśmy wszyscy przekonani i z tego wynikają pewne skutki dla polskich szpitali, ale chciałbym jednoznacznie powiedzieć, sytuacja szpitala grudziąckiego nie jest wyłącznie wynikiem wad czy złego systemu ochrony zdrowia. Ta sytuacja jest przede wszystkim wynikiem złych decyzji podjętych kilka lat temu, złych decyzji również inwestycyjnych, złych decyzji finansowych, organizacyjnych, jest po prostu wynikiem złego zarządzania szpitalem, a jednocześnie brakiem nadzoru ze strony organu prowadzącego. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć jedno. Ileś lat temu, 8 lat temu, przed rządami Platformy Obywatelskiej, to powiem Państwu tak, że skarbnik Grudziądza, w tamtym czasie pani Stanisława Rokicka, jej orientacja w finansach szpitala była, jak to często mówiłem, lepsza niż służb finansowych samego szpitala. Teraz odnoszę wrażenie, że nikt nad tym nie panuje i nikt do końca takiej informacji nie posiada. Tak jak powiedziałem, poziom zadłużenia przekraczający 500 mln zł powoduje, że w zasadzie trudno wskazać, w jaki sposób moglibyśmy z tej sytuacji
wyjść. Jesteśmy od wielu miesięcy informowani o tym, że jest przygotowany jakiś program restrukturyzacji zadłużenia. Ten program to jest to, wygląda tak. Tak naprawdę to on się ogranicza do tych 5 kartek, bo reszta to są zestawienia tabelaryczne, prawda, tabelki z cyframi. No jest to program kpina na poziomie wypracowania szkolnego, który, jak sądzę, można zrobić przez 2 godziny. I jego głównym pomysłem na rozwiązanie problemów szpitala jest mówienie o tym, że szpital otrzyma jakąś mityczną pożyczkę restrukturyzacyjną, kredyt restrukturyzacyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 160 milionów złotych. Dzisiaj już wiemy, i to wprost od samego pana dyrektora, że nie ma, BGK takiej pożyczki nie udzieli, że po prostu szpital czegoś takiego nie otrzyma. To praktycznie powoduje, że ten program można wyrzucić do kosza, ponieważ on cały jest oparty na tym założeniu, że taka restrukturyzacja się dokona. Tymczasem, proszę Państwa, jako zespół kontrolujący poprosiliśmy o to, żeby przynajmniej przedstawiono, ja wnioskowałem o to, aby przedstawiono mi, jakie szpital podejmował działania, ile wysłał pism, jakie wnioski przygotował, jakie materiały złożył do BGK-u i tak dalej, i tak dalej. I co się okazuje, że od wielu miesięcy, że to jest pic na wodę, tam nic takiego nie ma. Nic takiego nie ma. To były opowieści dyrektora szpitala, które, nie wiem, przyśniły mu się, wymarzył sobie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Podobnie domagaliśmy się, aby pokazano nam, w jaki sposób, czy władze szpitala, czy władze miejskie próbowały szukać jakiegoś ratunku w tej sytuacji. Chcieliśmy otrzymać korespondencję, jaką prowadzono w tej sprawie z marszałkiem województwa, mieć relacje ze spotkań, które się w tej sprawie odbyły, i się okazuje, że również takich działań nie podejmowano. Takich działań nie podjęto. W tej sytuacji no trzeba stwierdzić jedno, że po prostu sytuacja szpitala grudziąckiego przy tym poziomie zobowiązań i przy tym stanie zadłużenia jest po prostu sytuacją bez wyjścia, co zresztą przyznał kiedyś w jednym z pism do kierowany chyba do wiceministra zdrowia, sam dyrektor Nowak, mówiąc, że właściwie jedynym rozwiązaniem to będzie wyprzedawanie, przejmowanie szpitali za długi, i być może w tym jest część prawdy. Dlatego chciałbym z całą mocą podkreślić, że to, co jest najbardziej tutaj niepokojące, to jest to, że nie widzimy, nie widzę ani po stronie dyrekcji szpitala, ani po stronie organu prowadzącego żadnych działań, które by miały z tej sytuacji szpital wyprowadzić. I pamiętajmy, że pełną odpowiedzialność za długi szpitala ponosi miasto, co de facto oznacza dla grudziąckiego samorządu bankructwo, i taki obraz sytuacji szpitala się tutaj maluje. I kończąc, bo nie chciałbym dzisiaj mówić o wszystkim, bo tu oczywiście są dziesiątki spraw, które warto omówić, będziemy do tego wracali za kilka tygodni, kiedy ta kontrola zostanie zakończona, ale chciałbym zwrócić tylko uwagę na to, że ta sytuacja szpitala grudziąckiego była do przewidzenia w roku 2011. Od roku 2011 nie stało się nic. Nie nastąpiła żadna katastrofa, nic się nie zawaliło. Nie pogorszyły się warunki kontraktu, jaki szpital posiada. Nawet się odrobinę polepszyły, i ktoś, kto potrafiłby i chciał liczyć, mógł z dokładnością do 100 tysięcy złotych w roku 2011 powiedzieć, w jakie tarapaty wpadnie grudziącki szpital w roku 2015. To jest do policzenia i jestem w stanie to udowodnić. Po drodze nie stało się nic, co byłoby nie do przewidzenia. I w całym tym okresie, nie robiąc nic, nie podejmując żadnych działań, w
z pełną świadomością doprowadzono do tej sytuacji, w jakiej szpital znajduje się obecnie, czyli do 500 milionowego zadłużenia. Dlatego, jak Państwo słyszycie gdzieś w Polsce, gdzie na skutek wad systemu ochrony zdrowia, na skutek nadwykonań, prawda, i tak dalej, gdzie, prawda, szpital wpadł w tarapaty i ma 5, 10, 20 milionów długu i tam wszyscy, prawda, stają na głowie i rozkładają ręce, to przecież powiedzmy sobie, że to jest nic w porównaniu z tym, do jakiej sytuacji został doprowadzony szpital Grudziądzki i do jakiej sytuacji zostało doprowadzone miasto, które za ten szpital. Wprost z ustawy wynika, że szpital, który będzie przynosił straty, a który straty, których nie będzie w stanie pokryć, ani których nie będzie w stanie pokryć organ prowadzący, będzie musiał być zgodnie z ustawą przekształcony w spółkę. My to powtarzamy od paru miesięcy, tak mówi ustawa, i na to dyrektor szpitala i prezydent Grudziądz odpowiadają, że ustawa sobie, ale to tak naprawdę takiego obowiązku nie ma, nie będzie i tak dalej. Oczywiście będzie taki przybóz. Być może. Tak, ale nie. I uważam, że na podstawie tych materiałów, które udało nam się otrzymać wreszcie z dyrekcji szpitala, mamy ogólnie dobrą orientację co do tego, w jakiej sytuacji szpital się znajduje, i nie wykluczam, że być może przekształcenie szpitala jest nie tylko przesądzone, no ale jakby i nic już na to nie poradzimy. Problem tylko z tym, że po takim przekształceniu przy mieście zostanie kilkaset milionów szpitalnych długów. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo, o którym opozycja od iluś miesięcy próbuje mówić i czemu władze Grudziądza z uporem zaprzeczają. Stanu finansów była dyskusją publiczną, ponieważ wtedy nie tylko społeczeństwo wiedziałoby, jakim obciążeniem dla nich. Przecież budżet miasta to nie jest budżet prywatny pana Malinowskiego. Jest to suma wydatków przypadających na wszystkich członków społeczności miasta Grudziądza. Też bym chciał, żeby tak było. Proszę o zabranie głosu pana Sławomira Szymańskiego. Znaczy, szanowni państwo, nasza wiedza co do sytuacji finansowej szpitala jest coraz większa. My składaliśmy interpelacje prosząc o pewne dokumenty. Radny Andrzej Wiśniewski jest w komisji, która te dokumenty analizuje. Natomiast proszę państwa, nas martwi zupełnie co innego, że w powszechnej opinii mieszkańców Grudziądza, jeżeli chodzi o szpital, wszyscy mówią, że tak, mamy piękny szpital, mamy świetnie wyposażone, że wszystko jest dobrze. I tak na ogół mieszkańcy spoglądają na szpital. Natomiast to, co tutaj radny Andrzej Wiśniewski powiedział, no proszę państwa, trzeba powiedzieć także o tej drugiej stronie medalu, a więc tym, jak wygląda sytuacja zadłużenia. Proszę państwa, do niedawna, w grudniu 2014 roku, dowiedzieliśmy się, że zadłużenie szpitala to jest 433 miliony. Teraz się okazuje, że zadłużenie szpitala na koniec czerwca 2015 roku to jest 518 milionów. Co oznacza, proszę państwa, że w ciągu tych kilku miesięcy, to zadłużenie szpitala wzrosło o 85 milionów. W związku z tym my, proszę państwa, pytamy, co będzie dalej za kilkanaście następnych miesięcy, co będzie w 2016, 17 czy 18. I to budzi nas niepokój. Proszę państwa, my jako radni mamy prawo o to pytać. Chociaż ja dokładnie sobie przypominam Komisję Budżetu w poprzedniej kadencji, kiedy kwestie finansów szpitala się pojawiały na Komisji Budżetu, to pan dyrektor nas oskarżał o to, że my chcemy zbić, pytając o szpital, o finanse, że my chcemy zbić na tym kapitał polityczny, że my tak naprawdę chcemy, aby nam wzrosły słupki w sondażach. Więc proszę państwa, taka odpowiedź, czy takie stawianie sprawy, oskarżanie nas w ogóle o tego typu, czy o podejrzenia tego typu, są po prostu nie na miejscu. Proszę państwa, my to robiliśmy cały czas z troski i z odpowiedzialności za to miasto i jaka sytuacja będzie tego szpitala, tak jak powiedziałem, w następnych kilkunastu miesiącach. Więc nie ma się co dziwić, że będziemy temu się przyglądali, będziemy analizowali i opinię publiczną będziemy informować o tym, jak ta sytuacja wygląda. Nawiązując do pytania ewentualnych audytów, czy one zostały przeprowadzone, czy co, na pewno jest, mamy wiedzę taką, że od 2012 roku RIO przedstawiało Radzie Miasta operaty szacunkowe dotyczące zadłużenia, rosnącego zadłużenia w szpitalu, a w 2015 roku radni otrzymali już protokół
przez przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby doręczył wszystkim radnym, aczkolwiek żeby wzięli sprawy jakby w swoje ręce, co też uczynił Andrzej Wiśniewski, komisja, która bada tą całą sytuację. Także to nie było niewiadomym punktem w tym mieście, co się dzieje w szpitalu, jakie są finanse tego miasta i tak dalej. Aczkolwiek na zlecenie szpitala uważam, że pan dyrektor powinien zlecić audyt. Na pewno radni nie zaniechają tego, na pewno wystąpią, aczkolwiek jest dla nas ważna, czytelna i jasna sytuacja, a nie podejrzenia, że radni teraz, ponieważ zajęli się tą sprawą, chcą wyrządzić krzywdę mieszkańcom, szpitalowi, etc. Takich rzeczy nie mają, akurat nie ma tutaj takiego miejsca, nie zajmujemy się tego typem, takim problemem, żeby nas posądzano. Wręcz chcemy, żeby mieszkańcy mieli wiedzę, jak wygląda sytuacja grudziąckiego szpitala. Dzisiejsza konferencja prasowa nie jest też bez powodu organizowana w przededniu wyborów, że tak powiem, dlatego że wszyscy mieszkańcy Grudziądza powszechnie powinni sobie zdać sprawę, komu powierzyli w tym mieście władzę. Jeszcze powtórzę raz słowa pana posła Ardanowskiego, że w Grudziądzu od 2006 roku miastem zarządza Platforma Obywatelska. Jest prezydent z Platformy Obywatelskiej i jest pan dyrektor szpitala z Platformy Obywatelskiej. Dlatego tak istotna jest decyzja, która niebawem będzie podejmowana przy urnach. Co do przekształcenia szpitala grudziąckiego, oczywiście są w Polsce, powiem tak, analizowałem kilka przypadków, na Śląsku dokonano kilka przekształceń. Nie wiem, czy to było akurat w Gorzowie, ale być może w Gliwicach. Jeden ze szpitali miał bardzo duże zadłużenie, chyba prawie 200 milionowe, albo 300 milionowe. I oczywiście na polecenie marszałka dokonano przekształcenia tego szpitala w spółkę. Czym zaowocowało to przekształcenie? Oczywiście spadły pobory personelu, czyli zarobki wszystkich pracowników o około 30%. Zwolniono też dość dużą grupę pracowników, bodajże około 20%. I to jeszcze nie dało efektu takiego, aby finanse szpitala wniosły pewne rokowanie. Wystawiono też w pewnym momencie, bodajże na wiosnę tego roku, ten szpital na sprzedaż, jak dobrze pamiętam. No niestety, ten szpital akurat miał nie najlepszą infrastrukturę, sprzęt, ten sprzęt był przestarzały, dlatego też nie było chętnych i nastąpiła decyzja zwrotna przywrócenia własności szpitala miastu, ponieważ nie było chętnego na ten szpital. Grudziądzki szpital jest bardzo atrakcyjnym kąskiem, ponieważ został wybudowany, jest to całkowicie nowa baza, całkowicie nowy sprzęt, do dzisiaj niewykorzystywane w pełni sale hybrydowe albo w sposób bardzo, bardzo, bardzo skromny. Wiele rzeczy czeka jeszcze na swoje wykorzystanie. Wiele oddziałów, wiele pomieszczeń, wiele diagnostyki. To wszystko jak gdyby nie w pełni funkcjonuje, nie w pełni obsługuje. I być może akurat ten element jest ten element atrakcją w przypadku grudziąckiego przekształcenia, które może dać nie tylko spółce, ale przyszłemu nowemu właścicielowi wymierne korzyści. A przypomnę, że w przypadku Grudziądza akurat jest to najgorsze rozwiązanie, dlatego że miasto Grudziądz posiada, i to podkreślę z całą stanowczością, tylko jedną lecznicę, tylko jedyny szpital. Mieszkańcy i wszyscy są zdani na jeden, jedyny szpital funkcjonujący w Grudziądzu. I teoretycznie i praktycznie ten szpital powinien być zawsze publiczny, zawsze powinien podlegać organizacyjnie miastu. Miasto powinno mieć wpływ na ten szpital, bo będzie to rzutowało zarówno na procedury medyczne realizowane, na system nadwykonań, ale także na zatrudnienie i na pensje poszczególnych pracowników. Interesują. Mieszkańcy, i również chcę Państwu podziękować, bo za Waszym pośrednictwem mieszkańcy Grudziądza mogą się dowiedzieć o czymś, co dla nich jest może sprawą najważniejszą. W jaki sposób w kolejnych latach chronić zdrowie rodzin mieszkających w Grudziądzu. Ja zdaję sobie sprawę, że Platforma próbuje mówić, że ich interesuje przyszłość, że oni nie chcą bawić się, w cudzysłowie, sprawami minionymi, chwalić się sukcesami. Ja mam pytanie, które rodzi się w sposób naturalny. Dlaczegoż to pani premier Kopacz, która raczyła odwiedzić nasze województwo, nawet odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów, ci ministrowie zostali przepędzeni po województwie, nie bardzo wiadomo po co. Dlaczego spotkała się w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, w
który jest na preferencyjnych zasadach, który ma szczególne wsparcia, nie tylko w ramach systemu NFZ-u, a nie raczyła, przecież nie tak daleko, dojechać czy też dolecieć do Grudziądza, żeby porozmawiać o faktycznych problemach służby zdrowia w takich placówkach jak Grudziądz. No, widocznie pani premier wygodniej było u swojej koleżanki pani Piotrowskiej w szpitalu doposażonym, gdzie się otwiera nowe oddziały, niż w szpitalu, który ma problemy takie jak Grudziądz. Chcę również państwa w kontekście również tych rozliczeń rządów Platformy, bo przecież tak jak tu koledzy i koleżanka powiedzieli, niepodzielnie od wielu lat województwem kujawsko-pomorskim, Grudziądzem rządzi Platforma Obywatelska, marszałek województwa, posłowie, którzy są w koalicji rządzącej, dyrektor szpitala i mogę wymieniać wiele jeszcze osób. Chcemy, proszę państwa, dokonać też nie tylko tu w Grudziądzu pewnej oceny lat rządów Platformy Obywatelskiej. Dlatego korzystając z okazji tej konferencji prasowej, przed pytaniami, które będziecie państwo chcieli zadać, chcę zaprosić państwa, wasze stacje, również mieszkańców, na unikalne wydarzenie, które będzie miało miejsce w najbliższą sobotę o godzinie 17 w NOCie, Naczelnej Organizacji Technicznej. Będzie to dyskusja nad nową książką pana profesora Andrzeja Zybertowicza, Macieja Gurtowskiego i Radosława Sojaka, jego współautorów, znanego socjologa z Torunia, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który od niedawna jest doradcą szefa BBN-u i doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Książki pod bardzo znamiennym tytułem: Państwo Platformy, bilans zamknięcia. I chcemy na podstawie danych, które zostaną pokazane również na spotkaniu w NOCie, rozpocząć dyskusję, w jakim stanie pozostawia Polskę Platforma Obywatelska. Czy wykorzystaliśmy unikalny czas, jaki Polska miała, pieniędzy unijnych, pokoju, tego, że jesteśmy pokoleniem, które, oby to trwało jak najdłużej, nie przeżyło wojny. Okazuje się, że w wielu obszarach stanu państwa, życia społecznego, służby zdrowia bardzo mocno tu opisanej, innych obszarów działalności państwa, Platforma pozostawia po sobie zgliszcza i ruinę. I to jest oparte nie na ocenach subiektywnych, nie na poglądach ludzi, których Platforma mogłaby oskarżyć, że nie lubią Partii Miłości pana premiera Tuska i pani Kopacz. Jest to oparte na suchych danych, na liczbach, na danych statystycznych, również na ocenach najbardziej wspierających Platformę Obywatelską mediów, Gazety Wyborczej, Polityki, Newsweeka, Rzeczpospolitej, czyli tych mediów, które nie są jako żywo i przez nikogo nawet chyba nie jest to podejrzewane sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam na tą ciekawą prezentację i na tą debatę. Chcieliśmy również zaprosić na tę debatę szefów Platformy Obywatelskiej, żebyśmy podyskutowali o stanie państwa. Sformułowaliśmy takie zaproszenie wspólnie Krzysztof Czabański, który otwiera naszą listę Prawa i Sprawiedliwości w tym okręgu, i ja, który od kilkunastu dni pełnię funkcję szefa PiS-u w naszym okręgu, pełnomocnika okręgowego. Zaprosiliśmy komplementarnych na tym samym poziomie przedstawicieli, czyli lidera listy Platformy Obywatelskiej, pana Myrchę z Torunia, i szefa struktur okręgowych Platformy Obywatelskiej, posła Lęca. Chcieliśmy z nimi przy mieszkańcach Grudziądza porozmawiać o stanie Polski, również o stanie Grudziądza. Dostali materiały odpowiednio wcześniej, dostali książki, żeby mogli się z nimi zapoznać. Panowie odmówili, nie chcą się z nami spotkać, tłumacząc, że oni nie chcą grzebać w przeszłości, bo myślą o przyszłości. Najpierw trzeba się rozliczyć z tych 8 lat, panowie. Panie pośle Lenz, liderze listy, najpierw trzeba się rozliczyć z tego, co się przez 8 lat
robiło, albo czego się nie robiło, co się zaniechało, a dopiero potem mamić, oszukiwać, śmieszyć, tumanić i przestraszać na przyszłość. Panowie odmówili, to jest sygnał dla społeczeństwa bardzo wyraźny. Platforma, która ponosiła wspólnie ze swoim koalicjantem Polskim Stronnictwem Ludowym absolutną odpowiedzialność za ostatnie lata, nie chce się rozliczyć z tego, co czyniła. Że my skierowaliśmy do osób, które odpowiadają za wybory Platformy. Sądząc, że znajdą czas, odbyło się to z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazaliśmy dwa miejsca. Debatę w Grudziądzu i w następnym tygodniu debatę we Włocławku. Jeżeli ci panowie nie czują się na siłach, co byłoby dziwne, biorąc pod uwagę pozycję, jaką mają w partii, kluczową w tych wyborach, jedynka i dwójka Platformy Obywatelskiej, to proszę bardzo, niech wskażą inne osoby. Mogą to być poseł Szymański z Grudziądza, może to być senator z Grudziądza, może to być senator z Włocławka. To nie ja będę podpowiadał, bo jeżeli ja bym wskazywał pana senatora czy pana posła z Grudziądza, no to Platforma mogłaby powiedzieć, ustawia sobie, wybiera może tych słabszych, no to wysłaliśmy do tych najmocniejszych. Odmówili, no widocznie nie mają czym się pochwalić przed mieszkańcami Grudziądza i naszego regionu. Ale w wielu miastach w Polsce, znaczy w naszej ocenie zarządzanie Strażą Miejską w Grudziądzu jest od wielu, wielu lat złe. To złe zarządzanie polega na tym, że ta Straż Miejska jest rozbudowywana. Co roku w zasadzie zwiększane jest zatrudnienie in plus, można powiedzieć, o 5 osób co roku. Nie rozumiemy zupełnie takiej polityki. Dodając do tego jeszcze, że ci wszyscy strażnicy nowo zatrudniani są, opłacani pensją najniższą krajową, to jest już rzecz skandaliczna. Sama nazwa Straży Miejskiej sama w sobie mówi, do czego jest powołana. Strażnicy miejscy nie mogą być oczywiście streetwalkerami, nie mogą być pracownikami socjalnymi, pracownikami, którzy będą pomagać znaleźć drogi. Oczywiście to też jest ich jakiś zakres kompetencyjny, mogą uzupełniać swoje podstawowe zadania. Natomiast główny cel pewnie jest taki, aby pilnować porządku na terenie miasta, aby strzec bezpieczeństwa też mieszkańców. I to jest kwestia podstawowa. Mamy dzisiaj szereg problemów z rozprowadzaniem dopalaczy, z rozprowadzaniem narkotyków, z bezpieczeństwem nie tylko dzieci, ale i osób dorosłych. Szereg pobić, które mają miejsce w poszczególnych osiedlach, ale także i tu na Starym Mieście jest dowodem na to, aby taka straż mogła wypełniać swoje obowiązki. Ale oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, nie za najniższą krajową, bo to jest śmiechu warte. I oczywiście ten dobór kompetencyjny powinien być zdecydowanie pewnie podwyższony, bo i zarówno warunki fizyczne, intelektualne, te wszystkie rzeczy powinny być brane pod uwagę, ale także odwaga cywilna, która jest niezbędna do pełnienia misji, do wypełniania tego zadania, jakim jest praca w Straży Miejskiej. No oczywiście losy Straży Miejskiej muszą być rozwiązane w jakimś stopniu na poziomie parlamentu, gdzie leżą zapewne różne projekty jeszcze, które nie są uwzględnione dzisiaj, ale być może różne propozycje, to wymaga głębokiego zastanowienia, bo decydujemy o losie zatrudnienia wielu polskich rodzin, które żyją dzięki pracy swoich ojców, którzy pracują w tej Straży Miejskiej, mają jakieś dochody.